Pokój dobry, witam Was bardzo serdecznie w ten wtorkowy wieczór. Tak, chciałbym w dzisiejszym słowie troszeczkę nawiązać do tego, o czym słyszeliśmy wczoraj. Wczoraj taka dosyć przejmująca historia z życia Reginy Brett, o jej chorobie, o jej zmaganiu się z tą chorobą, o tym, jak no, musiała też jakoś tak wewnętrznie walczyć o to, żeby nie poddawać się z jednej strony wspomnieniom, które no, mogły być bardzo bolesne, z drugiej strony jakiemuś planowaniu, wychodzeniu w przyszłość, które mogło siać w sercu niepokój. I Regina Brett napisała, że nauczyła się żyć codziennością. Nauczyła się żyć tym dniem, który jest dzisiaj. Oto jest dzień, który Pan nam dał. To jest ten dzień. I ten dzień, który mamy, trzeba przeżyć dobrze. Trzeba przeżyć w jedności z Panem Bogiem, który jest Emmanuelem, który jest Bogiem z nami. I tak nawiązując do tej wczorajszej historii, dzisiaj właściwie podobna myśl, tylko że w kontekście biblijnym. W kontekście biblijnym, który nam przedstawia, w jaki sposób Bóg walczy o ludzkie serce, jak bardzo Bóg pragnie, żebyśmy my Jemu powierzyli nasze życie, żebyśmy w Jego dłonie złożyli nasze życie, żebyśmy właściwie podeszli do Niego tak jak dzieci, z pustymi rękoma i powiedzieli: Panie Boże, wszystko od Ciebie zależy, wszystko zależy od Ciebie. A zerknę dzisiaj do tekstu księdza Dajczera z książki Rozważania o wierze. Bardzo proszę, posłuchajcie. Wezwaniem do pogłębienia naszej wiary, by Bóg stał się naszym jedynym oparciem, jest prośba modlitwy pańskiej: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odnajdujemy tu wyraźną aluzję do sytuacji, jaka miała miejsce na pustyni w czasie przejścia narodu wybranego do ziemi obiecanej. Wiadomo, że pustynia stwarza sytuacje trudne. Dlatego były bunty, było nieposłuszeństwo. Pan jednak zapalił się zazdrosną miłością, jak mówi Biblia, i zmiłował się nad swoim szemrzącym, grzesznym ludem. Zesłał mu spadającą codziennie mannę. W okresach pustyni wychodzi z człowieka to, co osadzone jest w nim bardzo głęboko. Egoizm, nieufność, chęć tworzenia sobie własnych systemów zabezpieczeń. U narodu wybranego ujawił się na pustyni brak zawierzenia Bogu, mimo cudów, jakie się działy. Ujawniła się też jego chciwość, wyrażająca się pragnieniem, by zagarnąć manny jak najwięcej, choć Mojżesz w imieniu Pana oznajmił: tylko na dzień dzisiejszy możecie zbierać mannę. Wielu jednak nie posłuchało Mojżesza i zbierało jej więcej. Wtedy następował dalszy ciąg cudu, tylko jakby o innym wymiarze. Otóż cała ta zebrana reszta, to więcej, czego nie należało zbierać, co miało stanowić system zabezpieczeń, następnego dnia okazało się zgniłe albo zjedzone przez robaki. Naród wybrany nie mógł zabezpieczyć się tak po ludzku przez gromadzenie zapasów. Bóg przecież wyprowadził go na pustynię po to, by go ogołocić. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dzisiaj nam daj, na dzisiaj, nie na jutro, nie na cały miesiąc. Przecież jesteśmy Twoją własnością. Przecież Ty troszczysz się o swoją własność. Pan musiał walczyć na pustyni z ludzkim egoizmem, który sprawiał, że naród wybrany nie chciał zawierzyć Panu nawet w obliczu cudu. Musiał walczyć o wiarę swojego ludu. Dojrzałość wiary to gotowość oddania Panu wszystkiego, co On nam daje. To całkowite powierzenie się Jemu. Do niczego nie powinniśmy się przywiązywać, nawet do darów duchowych, nawet do komunii świętej. Jest tylko jedna rzeczywistość, do której wolno się nam przywiązać i w przypadku której nie ma przywłaszczenia: wola Boża. Poza wolą Bożą wszystko jest darem i środkiem do celu, a nie celem. Jeżeli dar sobie przywłaszczymy, Bóg albo dokona jego zniszczenia, albo
doświadczając nas cierpieniem, ukaże nam, że sami z siebie nic nie mamy, że jesteśmy bezradni i że to On nas wszystkim obdarza. Niezwykle wymownym świadectwem wiary świętego Leopolda Mandicia był gest pustych dłoni. Te skierowane ku Bogu puste ręce to znak nieprzywłaszczania sobie żadnych darów, gest niezwykłej wiary dokonującej cudów w jego posłudze w konfesjonale. Nasz gest pustych dłoni może być skierowany do Boga nie tylko w sprawach duchowych, jak to było w wypadku świętego Leopolda Mandicia. Gest pustych rąk, wyrażający naszą postawę oczekiwania wszystkiego od Boga, winien nam towarzyszyć we wszystkich sprawach naszego życia. W pracy zawodowej, w wychowaniu dzieci, w oddziaływaniu na innych, w modlitwie. Gest pustych dłoni winien towarzyszyć również Twojemu oczekiwaniu na największy z Bożych darów, jakim jest On sam, czyli miłość, która Cię ogarnie i w której jesteś zanurzony. Piękny to gest, gest pustych dłoni, całkowita zależność od Pana Boga. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bóg się zatroszczy, Bóg widzi, Bóg dopomoże. Ważne jest, żebyśmy zawierzyli Panu Bogu, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, zwłaszcza być może w beznadziejnych sytuacjach. Trzeba Panu Bogu zawierzyć. I o to zawierzenie Panu Bogu i też o nawrócenie do Pana Boga. Tak, bo żeby zawierzyć Panu Bogu, trzeba zmienić swoje myślenie, trzeba się nawrócić. Trzeba się odwrócić od swojego systemu zabezpieczeń i zwrócić się ku Panu Bogu i w Nim widzieć jedyną nadzieję, jedyne źródło ucieczki, jedyny sens naszego życia. Dlatego tak ciągle Jezus wzywał do nawracania się. Dlatego Matka Boża w różnego rodzaju objawieniach, dobrze o tym wiemy, wzywa do nawrócenia się, bo jeżeli człowiek idzie w drogę przeciwną niż do Boga, to idzie ku śmierci. To idzie ku śmierci. Dlatego trzeba nieustannie się nawracać, bo w Bogu jest nasze życie. I w Bogu jest nasza nadzieja. I w Bogu jest nasza wieczność. Niekończąca się wieczność w niekończącym się szczęściu. Dobrze, o tę wierność Panu Bogu, o zaufanie Jemu, o nawracanie się do Niego, zwłaszcza dla tych, którzy pobłądzili, którzy odeszli z tej Bożej drogi, teraz się pomódlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mi od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego. Spokojnej, błogosławionej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia, a na koniec przyjmijcie jeszcze Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia.